Branża motoryzacyjna rzeczywiście bardzo mocno adoptuje rozwiązania typu embedded finance, czy mówimy tutaj o embedded finance jako lending, tak, pożyczanie pieniędzy, czy też insurance jako ubezpieczenia. Możemy tak naprawdę patrząc na cały rynek, jeśli spojrzymy na to, co się dzieje po stronie producentów aut, no to rzeczywiście mamy już rozwiązania wdrożone chociażby przez Mercedesa związane z płatnością poprzez samochód z poziomu samochodowego interfejsu. Jeżeli chodzi o ofertę, o proces sprzedaży aut, no to mamy tak naprawdę produkty związane z najmem, które są pewnego rodzaju pakietem rozwiązań związanych z finansowaniem, ubezpieczeniem, no i samym pojazdem, gdzie klient realnie otrzymuje usługę w postaci miłego użytkowania auta. No i na poziomie sprzedaży, marketingu mamy rozwiązania, które wspierają proces zakupowy auta poprzez właśnie dostosowanie finansowania, które to jest trochę innym finansowaniem niż to, co klasycznie oferują banki. Musi być wpisane w kontekst zakupowy użytkownika, w ścieżkę zakupową. Nie jesteśmy w stanie w ramach rozwiązań embedded finance sprzedawać produktów, oferować produktów, które już istnieją na rynku, ponieważ one są sprzedawane w innym kontekście. Ten klient jest w innym momencie decyzyjnym. Musimy te produkty po prostu dostosować tak, aby one wpisywały się w ścieżkę użytkownika na platformie, która embeduje dane rozwiązania finansowe. Merytorycznie jestem pod wrażeniem. Bardzo interesujące tematy, bardzo na topie. Prelegenci dzielą się bardzo praktyczną wiedzą. Nie mamy tutaj, nie używają okrągłych słów. Pokazują konkretne przykłady, dzielą się liczbami. Można tutaj uzyskać informacje, które w mediach finansowych generalnie nie są publikowane. No oczywiście platforma do wymiany informacji, miejsce spotkań i które później pewnie będą ewoluowały w konkretne działania.